Gry fabularne wprowadzają do mediów opartych o historię, o narrację, coś zupełnie nowego. Postaci, bohaterowie tych historii zyskują sprawczość nad swoją własną historią na meta poziomie. Zacznijmy od początku. Narracja i historia, opowiadanie historii towarzyszy naszej cywilizacji niemalże od samego początku. I wszystkie historie, które znane są przez naszą historię, dzielą jedną strukturę tak zwaną strukturę pięciu aktów. Ale czym w ogóle jest i jak odnosi się do RPG-ów? Zanim wspólnie odpowiemy na to pytanie, chciałbym podkreślić, że niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem, piszesz książki, scenariusze do filmów, grasz w arpegi, a może nigdy nie pisałeś, nigdy nie miałeś okazji grać w arpegi, uważam, że w tym eseju znajdziesz coś wartościowego dla siebie. Chciałbym podzielić się swoimi myślami, swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o tworzenie historii, o to jak podchodzimy do struktury pisania historii, i rozpocząć dyskusję z Wami, moi drodzy oglądający. Dyskusję, do której bardzo serdecznie Was zapraszam. Może Wy nauczycie się ode mnie czegoś nowego? Ja chciałbym nauczyć się czegoś nowego od Was. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o moim podejściu i wspólnie możemy poszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o to, jak piszemy historię, jak podchodzimy do odbierania historii. I wszelkiego rodzaju narracji. Dodatkowo podzieliłem film na rozdziały, więc jeśli chcecie przeskoczyć do elementów, które bardziej Was interesują, możecie znaleźć się po prostu e, na timeline filmu i przeskoczyć do tych momentów. Ale my musimy zacząć od samego początku. Więc dla nieobecnanych z tematem, struktura pięciu aktów to zbiór koncepcyjnych reguł, za którymi podąża każdego rodzaju historia. Zachęcam Was do własnej lektury w tym temacie. Dałem w opisie parę artykułów na ten temat, które uważam za wartościowe. Wszystko, co na razie musicie wiedzieć, to to, że z użyciem tej struktury można opisać każdą jedną historię, która kiedykolwiek została napisana lub opowiedziała. Domyślam się, że zapewne już teraz jest wiele osób, które się ze mną tutaj nie zgodzi, argumentując, że istnieją historie, które zupełnie odchodzą od tej struktury, obracają ją do góry nogami, wcale nie podążając za jej regułami. Ja jednak jestem zdania, że jeśli spojrzymy na strukturę pięciu aktów jako właśnie strukturę, jako sposób, jako metodę strukturyzowania linii fabularnych, jak na schemat, który pozwala nam zrozumieć i analizować historię, nie istnieje taka narracja, której nie moglibyśmy zanalizować przez ten pryzmat. Ale zobaczmy z tematu: struktura pięciu aktów. Akt pierwszy to wprowadzenie lub ekspozycja. To moment, w którym poznajemy nasze postacie, oraz rozpoznajemy świat, zostaje nam zaprezentowany świat, w jakim historia będzie się odbywać. Następnie przychodzi moment na akt drugi, gdzie rozpoczyna się nasza przygoda. Postać wyrusza na swoją wędrówkę, podejmuje swoje zadanie, poznajemy główny konflikt naszej historii i śledzimy postać, bohatera lub grupę bohaterów, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami na swojej drodze. To wszystko prowadzi nas do aktu trzeciego, czyli do kulminacji momentu, w którym Stawka jest najwyższa w całej historii, i bohaterowie muszą zmierzyć się bezpośrednio ze swoim wyzwaniem, wychodząc z tego starcia zwycięsko lub też nie. Akt czwarty zajmuje się bezpośrednimi konsekwencjami tego, co stało się w kulminacji. Bohaterowie, zazwyczaj w tym momencie, dla bohaterów wszystko zaczyna się układać, jeśli historia jest pozytywna, albo iść nie po ich myśli, jeśli historia jest negatywna. I w końcu. Po akcie czwartym, który nazywany jest rozwiązaniem, albo ja lubię określać go jako akt konsekwencji, dochodzimy do aktu piątego, czyli finału, albo jak ja lubię go nazywać, refleksji. Kusz opada, historia dobiega końca, odbywa się ostatnia bitwa, świat zmienia się, ustanowiony jest nowy status quo, który pozwala, żeby ten cykl pięciu aktów zaczął się na nowo. Nasze postaci. Przetransformowane, wracają do domu lub znajdują się w nowym miejscu, do których doprowadziła je historia, a my, jako osoby doświadczające tej historii, po pierwsze, możemy um, oczyścić się z emocji poprzez katarzizm związane z końcem narracji i mamy szansę na to, żeby na, na refleksję na temat historii, której właśnie doświadczyliśmy. Należy oczywiście pamiętać, że jest to jedynie struktura, są to ogólne wytyczne, szeroka ścieżka, jaką można iść. Tak jak już mówiłem wcześniej, są historie, które mogą rozszerzać albo skracać akty, zmieniać ich kolejność. E, klasycznie akt drugi jest najdłuższy, akt trzeci to zazwyczaj tylko jedna scena, ale w twojej historii może być zupełnie inaczej. Ja wciąż jestem zdania, że musi istnieć pewnego rodzaju struktura, żeby można było ją zmieniać, żeby można było od niej odejść albo zdecydować się iść wytyczoną przez nią ścieżką i dobrze obeznanymi klasycznymi regułami. Prośmy do rpg i do tego, jak wpływają na strukturę pięciu aktów. Moja droga przyjaciółka Mary, którą zapewne znacie z sesji na naszym kanale, a jest dyplomowanym muzykiem i kompozytorem, twierdzi, że gry fabularne, i tutaj spojrzę swoje notatki, wypełniają koncepcję gesamtkunst... Gesamtkunstwerk, 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 dzieła totalnego. To jest pojęcie, które kojarzone jest głównie z Ryszardem Wagnerem, kompozytorem opery, który poszukiwał i starał się stworzyć to wszechobejmujące dzieło, dążył do syntezy sztuk, do dzieła uniwersalnego. Czemu o tym mówię? Zobaczmy. Jeśli nigdy nie mieliście okazji grać w gry fabularne, postaram się je dla Was zdefiniować. Mam nawet zapisaną taką swoją własną definicję. Łączona narracja osadzona w teatrze umysłu uczestników z elementami losowymi i growymi. Historia rozwija się poprzez rozgrywkę dzięki wspólnemu prowadzeniu przez wszystkie osoby grające z dodatkiem wyników losowych, zazwyczaj w formie testów z użyciem wielościennych kości. Gry fabularne to właściwie dorosła wersja zabawy w cokolwiek, w którą wielu z nas zapewne odbywało w piaskownicy i w swoich umysłach, z dodatkiem kości i odrobinę traumy emocjonalnej. Moja definicja jest dosyć długa, więc spójrzmy na to, co ma do powiedzenia słownik PWN. RPG to gra, której uczestnicy wcielają się w różne postacie biorące udział w historii opowiadanej przez prowadzącego grę. Też działa. Więc wychodzi na to, że uczestnicząc w sesji RPG przyjmuje się rolę aktora, scenariopisarza, kinematografa, pamiętajmy, teatru umysłu, jak i widowni albo konsumenta tego dzieła. Często rozgrywką towarzyszy muzyka, ludzie używają oświetlenia, żeby e, stworzyć konkretny klimat przy stole, angażują inne zmysły, jak chociażby zapach. Wszystko, żeby pozwolić sobie na większą imersję we wspólnie opowiadaną historię. Jeśli to nie jest synteza sztuk, dzieło totalne, to moim zdaniem jest to możliwie najbliższe tej koncepcji. Oczywiście, jak każda opowieść, historia kampanii gry fabularnej, możecie pomyśleć o dowolnej kampanii, którą oglądaliście, znanej wam kampanii, może zostać opisana poprzez strukturę pięciu aktów. Piękno jednak tkwi w tym, że w odróżnieniu od każdej innej formy sztuki czy sposobu opowiadania historii, w grach fabularnych ta struktura nie jest zaplanowana z góry. Nie da się jej zaplanować z góry. Zostaje. Ukształtowana poprzez wyobraźnię grających, którzy przyjmują rolę występujących, jak i oglądających tą historię. Ja uważam, że to jest coś wspaniałego. Więc teraz, skoro omówiliśmy już wszystkie te podstawy, omówiliśmy strukturę pięciu aktów, omówiliśmy RPG, w kontekście tego eseju możemy przejść bezpośrednio do tego, jak gry fabularne wpływają na strukturę pięciu aktów i jak ją redefiniują. Zacznijmy od tego. Rozważmy sesję RPG. Grupa graczy siedzi przy stole. Zasiadają wspólnie do rozgrywki. Nagle postaci, sam akt, aktorzy, widownia, jak i scenariopisarz tego wszystkiego, zamieniają się miejscami. Albo ich miejsce się łączy. Nagle ich role zostają zamienione albo połączone. Nagle postać jest scenariopisarzem swojej własnej historii. Aktor siedzi na widowni, scenariopisarz przeżywa. Scenariopisarz przeżywa poprzez historię, którą sam pisze, a widownia występuje sama dla siebie. To oznacza, że w dowolnym momencie historii przyszłość albo to, jak historia dalej się rozwinie, jest nie do określenia. Można oczywiście mieć pewnego rodzaju plany, założenia, albo przewidywać, co mniej więcej może się stać, ale to, co stanie się faktycznie, jak ostatecznie rozegrają się wydarzenia naszej historii, zostaje określone dopiero wtedy, kiedy. Same nam się ujawniają podczas rozgrywki, przy stole, w trakcie RPGa. Uważam, że jest w tym coś magicznego. Zazwyczaj, pisząc scenariusz lub planując opowieść, najpierw, właśnie, rozplanowuje się wszystkie wydarzenia, a dopiero potem zaczyna się. Pisać. E, jeśli nigdy nie pisaliście, jest to jedno ze znanych pryncypiów. Wielu znanych e, autorów pisze w ten sposób. Jest to jedna z y, szerzej rozpowszechnionych porad, jeśli chodzi o pisanie, chociażby podejście do y, pisania prozy. Najpierw zaplanuj wszystkie swoje elementy, zaplanuj historię swojej postaci, zaplanuj jak historia się zakończy, zanim napisz cho chociażby jedno słowo swojej narracji. Najpierw plan, potem historia. Epeki podchodzą do tego inaczej. Bliżej znacznie znajduje się teatr improwizowany. Yy, aktorzy wyznaczają sobie jakiegoś rodzaju podstawy, jakiegoś rodzaju piaskownice, w której będą się obracać, i następnie improwizują impromptu, role i scenariusze, które odgrywają dla widowni. Ale nawet tutaj. Te role, te postaci, które aktorzy przyjmują, są w jakiś sposób ograniczone przez wspólnie wyznaczone podstawy albo przez wizję reżysera, przez wizję tego, jakiego rodzaju przedstawienie chcemy dać naszej publiczności. W werpegach osoby grające tworzą swoje postaci od samych podstaw. I to osoby grające, które znów linia pomiędzy nimi a postaciami jest dosyć. Cienka. Coś powiedział Method Acting? Oczywiście yy, nie mówię tutaj, że każdy gracz RPG musi być aktorem, czy powinien starać się być wielkim aktorem. Yy, wręcz uważam, że do argumentu, który teraz przedstawiam, kwestia tego, jak bardzo, na ile bardzo odgrywa się swoją postać, jest yy, zupełnie nieistotna. Niezależnie od tego, czy w pełni odgrywa się swoją postać przy stole, czy w sposób opisowy przedstawia jej historię, to wciąż osoba wcielająca się w daną postać, osoba grająca. Jest ostatecznym arbitrem, jeśli chodzi o historię tej postaci. I jest jednym z gremium reżyserów i arbitrów, którzy wpływają na to, jak wyglądać będzie historia całej grupy. Nie dotykam tutaj również tematu losowości w RPG, z tego czystego powodu, że jest wiele RPG-ów, które w swojej mechanice nie mają losowości, mają jej bardzo mało, a nawet te mechaniki, które są ciężkie od kości i kości, mają dużą decyzyjność w tym, jak wyglądają sytuacje przy stole. Ostatecznie wszelkie wyniki testów. Pozostają do interpretacji osób zebranych przy stole do gry. Więc uważam, że w kwestii ostatecznie tworzenia narracji kości tak naprawdę nie mają aż tak dużego wpływu. Oczywiście mogą inspirować naszą wyobraźnię, mogą w jakiś sposób namieszać nam w tym, co wspólnie sobie nawzajem opowiadamy, ale ostatecznie to od nas zależy, gdzie pociągniemy tą historię, w którą stronę zinterpretujemy tą porażkę. Jak to jednak wszystko ma się do struktury pięciu aktów? No cóż, istotny jest ten element historii. O którym mówiłem. Historię postaci osób grających, historię wspólnie grupy, historia naszego RPG również może zostać opisana poprzez strukturę pięciu aktów, albo wręcz podąża za strukturą pięciu aktów. W końcu postaci również zostają przedstawione w konkretny sposób. Zmagają się ze swoimi przeciwnościami i stawkami. Mają epicki moment kulminacji, podczas którego ich historia zostaje w pełni wypowiedziana. Następnie mierzą się z konsekwencjami nie tylko tej kulminacji, ale wszystkich swoich decyzji podczas rozgrywki. I potem, pod koniec, mogą spojrzeć wstecz na drogę, którą przebyli, i w pewnym sensie i zmieniają się, gotowe na kolejną przygodę. Nasz świat się zmienia, gotowe na kolejną przygodę. Co jednak istotne, w przeciwieństwie do jakiejkolwiek innej formy opowiadania historii, wszystkie te elementy zależą bezpośrednio od postaci. Od grających nimi osób, od, od osób, które piszą ich historię. To gdzie i jak te punkty mają miejsce, gdzie akty się kończą i zaczynają, w jakiej kolejności będą występować, zależy w pełni od osób siedzących przy stole i grających wspólnie tą historię. I to jest właśnie sposób które moim zdaniem RPGi redefiniują strukturę pięciu aktów. Dają osobom, które naraz zajmują rolę postaci, aktorów, reżyserów i tego wszystkiego, co już tutaj wymieniałem, sprawczość w historii. Sprawczość, kiedy kolejne elementy historii będą się wydarzać. No więc, jak możemy użyć tej redefinicji na swoją korzyść, kiedy tworzymy historię? Pozwólcie, że zacznę znów od RPGów. Wiele osób, szczególnie w naszym fandomie, ucieka od wszelkiego rodzaju struktury bądź planów w rpg Wiecie, to to zaklęcie, które irytuje 3 czwarte fandomu. Pozwijcie mnie, ale jestem zdania, że ustalenie pewnego rodzaju oczekiwań wobec historii nie odbiera wcale sprawczości osobom grającym. Wcale. Ustalenie oczekiwań i zakomunikowanie ich wobec innych osób grających, wobec osoby prowadzącej grę, jest w mojej opinii wręcz kluczowe. Od jakiegoś czasu, szczególnie teraz w drugiej kampanii, którą gramy z naszą ekipą, staramy się to wprowadzać. I uważam, że struktura pięciu aktów znów, moim zdaniem, jest idealnym do tego narzędziem. Idealnym narzędziem do tego, żeby zakomunikować, chcę przedstawić moją postać w ten sposób. Chcę, żeby moja postać zmagała się z X, Y i Z. Żeby to były główne wyzwania mojej postaci, mój akt drugi. Ta konfrontacja, ta decyzja, słuchajcie, to co teraz się dzieje na sesji, albo to, do czego się zbliżamy, to jest kulminacja historii mojej postaci. To jest mój akt trzeci. Skoro to już się teraz wydarzyło, moja postać musi poradzić sobie z tym i z tamtym. Musi przemyśleć to, musi wziąć na siebie takie konsekwencje. To jest mój akt czwarty. A teraz, pod koniec mojej drogi, moja postać znajduje się w miejscu. akt piąty. Racyjna kontrola, sprawczość i przede wszystkim współpraca z innymi osobami, które zasiadają z nami przy stole. A to w końcu twoi koledzy z obsady, jak i współpisarze. Następnym razem, kiedy będziesz mieć okazję, spróbuj. Spróbuj świadomie spojrzeć na historię, którą piszesz podczas swojej rozgrywki, przez pryzmat struktury pięciu aktów. Moim zdaniem sprawi to jedynie, że historia będzie bardziej satysfakcjonująca i ekscytująca. Teraz, jeśli chodzi o to. Co osoby piszące prozę, piszące scenariusze do filmów czy cokolwiek innego, mogą zaimplementować do swojego tradycyjnego stylu pisania z arpeków stołowych. Sprawczość postaci. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się tobie pisać, chociaż fragment narracyjny historii, być może zdarzył się moment, kiedy to nie ty, ale postać albo wręcz historia sama za siebie podjęła pewną decyzję. Kiedy nagle jakiś element twojej narracji kliknął na miejsce, tylko dlatego, że było to naturalne, że ta postać by tak zrobiła, że pasowało to do historii, wykorzystaj to. Spróbuj oddać kontrolę swoim postaciom. Pozwól napisać im historię za ciebie. Uważam, że jest pewna nieokreślona wyjątkowość w historii, która sama się pisze, która sama się opowiada. Wręcz osobiście uważam, że wszelkie wielkie historie, te zapamiętane jako te wyjątkowe, właśnie takimi historiami są. Następnym razem, kiedy usiądziesz, żeby w końcu napisać tą książkę, żeby w końcu napisać ten scenariusz, do którego zbierasz się od tak długiego czasu, spróbuj oddać kontrolę. Pozwól twoim postaciom zmienić swoje plany, zabrać się w miejsca, których się nie spodziewałeś. Potem wymyślisz, jak to połączyć ze sobą. W końcu. Jest struktura pięciu aktów, struktura na której możesz się oprzeć, struktura do której możesz wrócić, żeby zadała ci odpowiednie pytania. Ale może zamiast ty udzielać wszystkich odpowiedzi, spróbuj, żeby udzielały ich twoje postacie. I to tyle. To było bardzo dużo myśli, które wyrzuciłem z mojej głowy, więc podsumujmy to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Jeśli piszesz, rozważ to, jak gry fabularne podchodzą do tworzenia narracji, do tworzenia wątków w narracji. I być może pomoże to Twoim opowieściom. Może pozwoli Twoim postaciom na większą naturalność i sprawczość, pozwoli im żyć przez swoją historię, zmieniać ją, zamiast naginać ich wątki, naginać pewne wątki narracyjne do jakichś punktów, które wyznaczyłeś w swoim planie. Pozwól, żeby ten plan się zmieniał. Zmieniaj swój plan. Pozwól, żeby historia cię zaskoczyła. A jeśli grasz w arpeggii, wypróbuj pięć aktów podczas swojej najbliższej przygody. Samemu przekonaj się, czy myślenie o swojej kampanii yy, albo o historii swojej postaci w oparciu o strukturę pięciu aktów pozytywnie wpłynie na opowieść. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, podzielcie się swoimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, a może uznaliście moje zdanie w tym temacie zawartościowe, albo przynajmniej ciekawe. W każdym razie, jeśli chcecie obejrzeć więcej takich esejów, to oczywiście zostawcie subskrypcję na naszym kanale. One będą się tutaj pojawiać co miesiąc we wszelakich tematach, jakie przyjdą mi do głowy. Jak widzicie, forma jest dosyć luźna. Ja po prostu rozpoczynam pewnego rodzaju konwersację, do której mam nadzieję, że dołączycie i spotkamy się następnym razem, żeby porozmawiać o czymś innym.